Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w tym trochę dziwnym stroju, jak widać. Jest to strój Elfridy, nie będę go raczej nosił, bo no, trochę dziwnie by się w nim by to wyglądało. Ale mogłem go kupić w tym. Mogłem go kupić w sklepie, więc stwierdziłem, że chociaż go wam pokażę. Zanim wam jeszcze pokażę opis, to sobie przerobię na strażnika więziennego. Chyba wszystko, nie? Zobaczmy, kaptur. Okej, to jest, widzę, chyba to samo. Wyświęcony kaptur, czy po prostu... Wyświęcone szaty. Strój Fridę, siostry namalowanego świata. Zwykłe czarne szaty. Po wyrzeknięciu się wszystkiego, Frida odnalazła ludzi, których zapragnęła chronić i przejęła dokładnie taki wygląd, jakiego po niej oczekiwali. Okej, tu jeszcze mamy set piromantki pustyni. Niekompletny, bo mamy rękawice, mamy spódnicę i mamy kaptur, ale ogólnie widzę, że to jest jedno to samo. Tylko brakuje nam właśnie tej stroju na ciało. Więc przeczytam od razu jako całość. Szaty piromantki pustyni. Szaty pustynnych piromantów, którzy niegdyś przemierzali salę strażnicy żniw. Mówi się, że te cienkie, bordowe warstwy wprost tchną magią. Pustynni piromanci, czyli głównie kobiety, znani byli głównie ze swoich wielkich, ognistych wachlarzy i czarujących aparycji. Niestety, co piękne, bywa również zabójcze, zwłaszcza gdy przyodzieć to w tak nęcący styl. No. Tam kapelusz mędrca jeszcze, ewentualnie jako... alternatywę do, nie wiem, czegokolwiek, po prostu bym sobie założył. Żeby się od całego setu mędrca, bo on sobie z nim też bym sobie z chęcią pochodził. Ale jeszcze tak, mam do pokazania dwa czary. Jednym jest ta piromancja, płomienny wachlarz. Wygląda tak. No po prostu smagamy kogoś wachlarzem, nie? Dosłownie. A drugie zaklęcie to jest to właśnie zdobyte na końcówce odcinka, czyli... tutaj. Strzępy wielkiej duszy. I od razu nadrobimy sobie oba opisy. Ej. Tu. I tu. Strzępy wielkiej duszy. Zaklęcie wystrzeliwujące strzępy wielkiej mrocznej duszy, które długo dojrzewały w mrocznej otchłani. Jest to najwyższa forma sztuki dusz głębin. Niektóre wychodzące z mroku cienioludy są opętane strzępkami dusz, których nie sposób odróżnić od istot człowieczych. I płomienny wachlarz. Piromancja Zoe, potomkini piromantów pustyni. Używaj wielokrotnie, aby poruszać wachlarzem płomieni w lewo i prawo. Zoe, jak wszyscy piromanci pustyni, była prawdziwie piękna, w przeciwieństwie do innych jednak jej uroda nie stanowiła trucizny, co uczyniło ją bezpretensjonalną królową słabych. Dobra, i zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście potrzebuję kostura. Ten kostur sobie ulepszyłem od tamtych. Niestety... no był słabszy. Ty w ogóle miecz podzielonego liścia. Nie wiem, czy wam pokazywałem jego opis, więc pokazuję teraz. Go przeczytam. Miecz o długim trzonku, który trafił tu z dalekich ziem, ukuty ze stali, której zawdzięcza swą wagę. Podzielony liściem zwie się charakterystycznie pożyłowane ostrze tej broni. I umiejętność róża wiatrów. Żywo kręcisz ostrzem nad głową, zamiatając tym samym przeciwników, przekładając później impet w normalne lub silne wirowane natarcie, nabierające stopniowo impetu od mocy wiatru. Okej, okay, też przetestuję z chęcią. Zobaczmy, jak to wygląda. To tak, najpierw zaklęcie. Okej, okay, taka po prostu wielka dusza głębin, powiedzmy. Ale to jest też coś do przetestowania, a nóż będzie może lepsze. Teraz to dwie ręce i zobaczmy. Okej, okay, może być takie coś. Może być też. Może być też takie coś. Okej, okay, nie wygląda źle, z chęcią wytestuję, ale póki co zostałem przy tej kosie. Bo mi się fajnie mi się walczy tym. Fajnie mi się walczy tym mrozem. Tutaj tak, to do wyrzucenia. Ten kurde, jakąś piromancję na jedno miejsce bym potrzebował teraz. Że mam jakąś taką fajną. Dobra, dobra, schować na razie. Też. Teraz piromancję poproszę, takie zwykłe. Co my tu mamy? No, bicz był taki sobie. Kul nie chcę.
No, ewentualnie zbezczeszczony płomień mogę użyć, bo to jest użyć, mogę tu wsadzić, bo to jest właśnie na jedno użycie, a też jest z tego fajnie korzysta. Okej, okay, jeśli chodzi o zaklęcia, ogólnie to jest spoko. Tutaj wróćmy... Szpiega? Nie, dobra, nie, nie będzie tak włócznie błyskawic, tylko zamiast postura właśnie potrzebuje dzwonka, czy tam talizmanu. Ale my póki co musimy się jakoś dostać tu wyżej, zgarnąć ten przedmiot, no i jeszcze kilka innych fantów, które tam na dole zostawiłem. Coś właśnie zginęło, nawet nie wiem kiedy ani gdzie. Czego ani gdzie? Gdzie w sumie się zginęło? O, tu od razu. Mogę tu wejść na tę gałąź? Nie, mogę spać tutaj. Wielkim impetem. O, albo tu do środka, po coś jeszcze. Łuska z titanitu. Okej, okay, tam byśmy na koń... Jak super! Jak super! Już miałem, kurde, mówić, że super, że zdobędziemy teraz pod koń, ale nie. Niestety, nie. Ale to jest akurat szybkie do nadrobienia. Ale nie dam się ustrzelić. Tu naprawdę. Tutaj też coś mamy. Przepaska biodrowa. Okej. Okay. Jestem pewien czyja. Biromantek to zdejmie tego. Ani chwili spokoju. Dobra, tu mnie sięgnie? Nie, tu mnie nie sięgnie. Super. Czy chcę używać Divina? Nie, właśnie. Jasne, pewnie! Jak nie te, to klątwa! Wali się na ryj! Zwykłe takie poproszę. Dwa. Czemu by nie? Pierwszy. Okay, teraz brakuje, żebym zamiast tej kosy miał tą lutownicę od nich, nie? Ale ta broń trochę mnie przeraża. Jeśli chodzi o samo ich zachowanie. Ale czemu to jest słabe tego mieszają? Faktycznie, bardziej się opasuje, że tego silnego ataku z tym lodem. To jest o wiele lepsze. Czekaj. Idu, dobra, spróbuję. Okej, powiedzmy, że nie było bardzo. O nie. O! Proszę, trucizna zamortyzowała opadek. Tego jeszcze nie grali. Ty, tam coś jeszcze jest w ogóle. Jakiego trupa wcześniej było? Zadajcie mi możliwość zabicia po prostu od babek, która wyczarowuje te... Ale aniołki. Ale nie wiem, jak to nazywać. To jest tu, a? Tak, kurde, patrzcie. Coś tak czułem, że to nie bez powodu tu jest, ale nie poszedłem tego nawet sprawdzić, nie? Okay, tutaj coś też na dole. Ale to za moment. Okay, tutaj ktoś tego oczywiście pilnuje. Proszę o echo w tej śmierci. O i ładnie, akurat mamy full. Odzyskajmy stosika. Tylko strasznie boisz, że to jest, że na 12... No, załóżmy, że to jest 12 faktycznych zabójstw, nie? Czy tam po prostu 12 zabitych tych. To krzywiamy jakąś paralelę. Okej, muszę to zrobić. O, że... ciekawe. Że na 12 zabić i czegokolwiek nie dostaje... Ja mówię, wiecie, że ten gruby też liczy jako jeden. Ten gruby to się powinien liczyć na nie jako 6. To jest też osobną kwestią jest to, że ciekawi mnie, czy na przykład jeśli miałbym użyć tego, nie? To czy jak ja użyję i mam full tych ech i ja użyję, na przykład będę, nie użyję tego raz, tylko będę to trzymał. Czy te echa się stakują i
wyżej i potem mogę, właśnie mogę nie użyć tego od razu i tylko, wiecie, tak stakować, stakować i potem nagle na jedno użycie odzyskać wszystkie estusy, na przykład. Czy to po prostu muszę wykorzystać raz i to jest koniec? Wiecie, nie wiem jak rozumieć 12, czy to jest 12, czy minimum 12, czy maksimum 12. Tam wcześniej do ogniska szedłem. Teraz idziemy do ogniska, teraz zeskakujemy, idziemy tutaj na bank. Co się tu znajduje? Vivaj. O Boże, ja tam mogę stąd po prostu wejść, ja tak się zaskoczył. Zastanawiam się, czy to jest śnieg, czy to jest popiół, nie? Może bardziej bym stawiał na to drugie. Tutaj, jednego i to jest pilnowane gdzieś tam gościa. Jeśli przychylności. Naprawdę będzie jakoś bardziej interesujące. Ale już mogłem powiedzieć chyba z 3 razy wartego uwagi. Nie wiem, jak ja tak szukam, nie wiem, jak się wstaję na tej gałówki, ale animacja wyglądała dość intrygująco. Wiecie, irytujące jest to, że ono pewnie się nie respi, jak już ją zabije raz. Tylko to jest ten problem, że ja nie wiem, gdzie jest właśnie ten... to coś, co wyczarowuje jakby te iluzje, powiedzmy. Bo to jest iluzja, która po prostu napierdala. Nic więcej nie robi. Znaczy, ludzi. Nawala we mnie jak minigun i jeszcze jakimś cudem może mnie przekląć. To jest dość znaczące kwestie, co on robi. To nie powiem, bardzo mnie irytuje. Mam ognisko rozpalone tam na dole, więc mogę tam się zawsze teleportować. Może nie bezpośrednio moim tym, nie? Nie bezpośrednio moim tym fragmentem miecza, czy... O, dzień dobry! Fragmentem miecza, czy kością, ale... tam jest zwykłym ogniskiem. No... kogo ja widzę? Zdychaj! Może powiedzieć, że chyba, że jakby skracę mi cierpienia, nie? Coś w tym desy. Żar. No, jednego estusa mi uzupełnia za tą babę. No to jest kpina jakaś. Dwa co najmniej powinno mi uzupełnić. Dobra, daj mi, błagam, daj mi teraz dojście do tej drugiej. A, nie udało się. No, no niestety nie. Ja tak czułem. Miałem nadzieję, że to jest znowu wiadomość od Grela jakaś, ale niestety, tym razem to jest tylko dojście, ale no nie powiem, no widok jest zacny, nie? Mi się wydaje, że teraz ta cała sterta mentów to jest jakby nagromadzenie się jednocześnie, znaczy nagromadzenie się, to jest po prostu skupisko tego, co zostało po Lordran, po Dranglake i co poniekąd zostaje po trochu z Lodric, które też powoli się rozpada, co można śmiało stwierdzić. Skoro era ognia ma się ku końcowi, cała ta kraina się po prostu rozpada. I idzie w diabły. Więc... to jest taki drobny problem, powiedzmy, tutejszej władzy, nie? Dobra, to wygląda, jakbym musiał tam z góry jakoś zejść. To wiem, jest tam z góry zejść. O, co właśnie zginęło nad nie wiem jak. Bo ja zeskoczyłem tutaj, no stąd, czyli musiałbym stamtąd iść tutaj, iść tędy i tu zeskoczyć. To musiałbym się całą tą trasę z góry, o ile się mogę tam przejść w ogóle, nie? To jest osobna kwestia.
Dobra, ale my na razie będziemy zwiedzali dalszą część tej stertymentów, czy tam miasta pieśniach, czy w sumie kto wie, może to dalej po prostu jest stertamentów. Musimy zobaczyć, muszę zobaczyć właśnie jak się nazywa to na ogniskach. Podróżuj. No nie, jest stertamentów, czyli jeszcze, czyli jakby oficjalnie jeszcze nie jesteśmy w mieście pierścienia. Ale kto wie, może za chwilę się w nim znajdziemy, tak oficjalnie. Jest tutaj twardy wróg, spróbuj udawania martwego. Skocz, nie umrzesz. To demon. Ohohoho! Nie! Pamiętacie, babka nam mówiła o tym miejscu. O, dejom. O, dejom. Dobra, to wiecie co, ja chyba jednak wrócę do tego przepatrywacza. Bo taki trochę lepszy pancerz ma. Dobra. Okej. Let's go! Cierpiący demon i demon z czeluści. Super! Dwóch bossów naraz. Jeden ognisty. Drugi. Mocny. Skarica. Spoko. Nie, obaj są ogniste. Obydwaj są. Proszę, ale to jest jakby... Okej, tak sobie mówi o boku. Ale to jest, pamiętacie, to jest chyba... Jeden z nich jest demonem, którego zabił Loria. A niektóry jest który. Może ten cierpiący? Siąży demonu, którego zabił Loria? Może nie tyle zabił, co pokona właśnie. Do tyłu, do tyłu. Oj, leci, leci. O super! Płomień, który jeszcze zatruwa. Nice. Spróbuję iść do troszkę lodu. Nie tak źle, nie tak źle. Chiromancy na nie będę próbował na nim, nie? Ogień kontra ogień, no to raczej nie jest. To jest nowy atak dla mnie. Okej, wygasł. Czyli one jakby za jakiś czas po prostu wygasają. Same ze stunga go ładują, powiedzmy. A nie! One się jakby tak switchują sobie rolę, powiedzmy. Jak jeden się pali, to drugi wtedy żyga trucizną. Który jest który? To jest ten czeluści, ten cierpiący. Czeluści. Ja potrzebuję tego drugiego napalać. Może błyskawicami, nie? Ale napalać jego. I
Jak oni się potem. Jak ja tego zabiję, jak się złączą w jednego bossa na drugiej fazie, to się znerwuje. To się naprawdę znerwuje. Cyk. Lud. Jak na złość. Lud. Ej, a dobra, nie jest. Już widzę się, bym grał w Sekiro, chciałbym wszystkie te ataki parować, nie? Bo taką wczutę sobie. Wbił do głowy. Do głowy, po prostu tak się wczuł. Dobra, pokonany. Czy to koniec? Czy to koniec? No nie! Nie wierzę! Naprawdę! Puść tu zmerczują się po raz jednego typa. Książę demonów! No come on! Co ja ci zrobiłem? Okej, na niego błyskawice tak się świetnie, prawda? Odstawię ją. Już tylko z pilotem. Okej, dobra. Odrzucił mnie, ale nie dostałem do niego. Jest mnie tak mało, że niewiele. To jest jakiś laser magmowy. Nie w pokoju? Nawet nie myślę o blokowaniu tego ataku, nie? Bo to jest zastanie tego, co zostanie. Nie ma co blokować, trzeba unikać. Trochę lodu. Oj, oj. Zostało tylko dwie jeszcze. To był problem ze sytuacji mojej. Dobra. W ogóle patrzcie temu, ledwo co zjechałem, to jest jakiś kpina, nie? Szybka zmiana broni, może nam dotarci. Krwawienie mu sobie dojechać. Jezu, ale muzyka jest zajebista, nie? Boże, jak musiał wyjerować. Jeden cios znalazł mogę mu walność tylko? Naprawdę? Znaczy, o może nagina te zabójcy smoki. Jasne, pewnie, czemu nie? Ale o za więcej. Okej, teraz już coś zrobili z tego. Do tyłu. Atakuję. Atakuję! Już miałem mówić, że uniknąłem, ale niestety stały po sobie ślad. Jak gorące światło słońca. To. Bomby to podzielę za to. Tego potrzebuję. Dopełnić się, naprawdę. Krzyżę, ta walka trwa, o mi... Ja się za tym bukam, że wszystkim trzymamy się leczyć, a ona tu kapela wiesz, nie zjechałem. Chyba, że liczymy te dwa poprzednie demony jako jego zdrowie. To już dwie trzecie chyba zjechałem. Zajebiście, jak się próbować po prostu idealnie walka. Jezu, Fuchs! 100% fuks! Stuprocentowy fuks! Jeśli chodzi o odzyskanie tego zdrowia, nie? Wszyscy na to wkali. Teraz czekam. Potem
chuj! Nie żyje. Ja pierdolę, nie wierzę w to! I weźcie to zabicie typa, który jest czymś takim! Ale coś zginął, ale nie wiem od czego. Nie, na truciznę go może wezmę? Dobra, to ja spróbuję zrobić drugą akcję, a my widzimy się za moment. Zdążyłem sobie tego wyciągnąć bronię, bo... okazuje się... sprawdziłem sobie... tak, jakby co? Tak, specjalnie sprawdziłem sobie słabości tego bossa, żeby móc faktycznie jakoś go fajnie rozwalić. I uwaga, okazuje się, że ominąłem jakiegoś NPC-a, który ma questa. I z chęcią zaraz to naprawię. No i tutaj się to rozwaliło. I tu mamy przejście. Tutaj... no nie wiem, no nie przeszedłem tędy, nie ma szans. I tu dalej powinien być NPC i rzeczywiście jest. Ciekawe kto to. Oh, look at you. You've got your head screwed on, correct? Fantastic. To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag. Call me Lab. I can't remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh, you'll see. You'll see. Wydaje mi się, czy on ma głos Patchesa. Oh, in all honesty, there's something I should tell you. I'm a hollow. Yes. I try to play it off. But I haven't a clue about my past, who I was, or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City, where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. Well, that's the long and short of it. So if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on, what else can I say? I'm a bloody hollow, for heaven's sake. Well, come. Okay. I on teraz powinien się przemieścić w inne miejsce, ale... znaczy wino, po prostu przed to drugie ognisko. Okay, ładne plecki. Nie powiem. Ej, to było niebo. Dobra, ej, puść mnie! No. Klejnot mroku wydropiłem z jednego, super. Dobra, i teraz tak, tu jest to drugie ognicho, nie? Aha. Dobrze, jak to działa, że mnie ten, co, ten krąg to jest jakieś zaklęcie ochronne? Czy to jest ten... czy my teraz jakby... co, pojawił się już, czy...? Jeszcze nie. Spróbujmy przeładować lokację. Oh, look at you. You found the treasure. Dashing. Just dashing. You'll make good use of it, I'm sure. Now, this is a little toast from me to you. Not much to speak of, but bottoms up to the greatest warrior there is. This really is a dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the Ringed City rests below it all. Okej, okay, to jest tyle. Teraz
Jego znak przyzwania powinien być dostępny właśnie tutaj, przed wejściem na bossa. To jest taka osobna kwestia, tylko do wspomnienia. I w mieście pierścienia właśnie dalej jest kontynuacja tego wątku. Zobaczmy, czy jest faktycznie, mamy jakiś znak. Czy to on? Ja, lab bezpamiętnik. Jak się nazywa tutaj. Dobra, nasz demonik książę już się zrespił. Okej, tego nie znam. W ogóle wygląda inaczej, mam wrażenie. Zabiłem teraz tego demona z czeluści najpierw, a nie tego tłuszczego. Au. O, super! I teraz to sobie wykastował. Co on tu teraz kastuje? What the hell? Co? Ej, pogrzało chyba kogoś! Dobra, podgryzanko! Okej, krwawienie mocno weszło w tyle. Za 800 podawało. No kurde, musiał! Na boja! Dobra, zamknij japę z maski swoje! Aha, kurwa, nie żyje! Nie! 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 Koniec! Koniec! Walić czary! Walić czary! Walić czary, walić obronę! Idę po prostu turbo pod wpierdol, nie? Nic więcej! Dobra, tu potrzebuję piromancję, ale konkretno, bo potrzebuję tutaj kartuski znak. Gdzie on jest? To jest to? Nie, to jest kartuski znak. To jedna, jedyna piromancja, jedyna rzecz, jakiej będę potrzebował. Tutaj? Dobra, czy ja mam te szpony? Nie ma. Więc poproszę mi je wyjąć. To jest najlepsza broń chyba, jaką mogę mieć po prostu na tego bossa. Bronie, szpony. One będą gdzieś tutaj niżej. Tu są. Krwawe szpony. Całą resztę chowam. Nie, nie dostrój czarny. Tutaj. Broń jeszcze raz. Miecz. Dobra, jak go wyciągnąć, żeby go ulepszyć. Chowaj. To niech zostanie. Dobra, to chowaj, to niech zostanie. To niech będzie tak po prostu. No i dobra. Teraz tak, to out. Tutaj poproszę o płomień piromancji. Cyk. I let's go. Widzimy się na próbie numer 3. Obudził się wreszcie, łaskawca. Dawaj, chodź, wspaniały, chodź. Daj mi się ciąć. Co jeszcze? No, dawaj, bo jest ogłuszony, dawaj. No halo, zrobiłem unik!
Aha, gdzie unik do ciężkiej cholery? Znowu wcisnąłem unik! Lekko go w skrzydło teraz tak, no super. Dawaj! Ale walnij w niego tę serię! Dobra, mamy jedno postawienie na bite. Cofka, Estus. Teraz. Znać to. I teraz. Fokus, fokus. Dobrze, przetrwał to. Dawaj, dawaj, dawaj. Mówi? Podskakuje? Nie, podskakuje. Ale dawaj. Za dobrze idzie, żeby teraz tu spieprzyć. Jeszcze buffuje na ataki. Znowu dwie ręce i let's go. Teraz nikt jest zajęty kastowaniem. No dawaj, dawaj. Jeszcze jedna taka seria jest po nim. Zapomnij. Na lewo chwilę. Zmianę. To nie jest jeszcze. Nie wiem ile masz tego kwotoku nabitego, ale próbuję korzystać. Chodź, już nie uciekniesz mi. Jest! Jezu, za trzecim albo czwartym podejściem, ale mam gnoja. Dusza księcia demonów. Okej, tam jest ognisko. Boże! Nie mogę po prostu z tego typa, nie? Jak ja chcę turbo agro musiałem teraz włączyć na niego. Zero bloków, zero uników, zero speli, po prostu. Tylko jedno. Znak, żeby buffować ataki. W serii i potem szybkie napierdelanie, nic więcej. Dobra. Okej, to tam będziemy wszystko sprawdzać w kolejnym odcinku, chociaż... Dobra, to jeszcze tylko zagarnimy. Mały sztandar emisariusza, proszę. Ciekawe. Co jest dalej? Przed tobą Bóg. Zbliża się sprzymierzeńcy, szczerze mówiąc, wygląda znajomo. O, czyli co, teraz pewnie będzie przeniesienie jakby do Miasta Pierścienia. Przed tobą water, przyda się skrzynia. Nie czeka się skrzynia. A, pewnie ktoś coś mówił, pewnie była coś mowa o iluzorycznej ścianie albo coś takiego. Dobra, my na razie lecimy do kaplicy oczywiście. Jesus, nie, ale... Nie mogę po prostu z takiego bossa. Ale nie, praktycznie bez tych szponów to bym go nie pokonał, nie? Czy w ogóle jest jakiś szybki broń, która nakłada dużo krwotoku. Dobra, opis duszy jeszcze. Dusza księcia demonów. Dusza księcia demonów. Jedna z przesyconych... Ouu, patrzcie, z przesyconych potęgą spaczonych dusz. Demony zrodzone z jednego chaosu dzielą między sobą niemalże wszystko, w tym nawet dumę ich księcia oraz jego gasnący płomień. Wszystko po to, aby ostatni z nich mógł go na nowo rozpalić. A teraz mowa o płomieniu chaosu, czy o jakimś innym? Aha, co? Dobra. Kręcie nam to samo. Co mogę z tego zrobić? To jest na pewno nowe. Rzuć kulą chaosu, która burzy się i wybucha. A to chyba wiem, to są... To będzie jego takie miny, powiedzmy, to będą. Kipiel chaosu. Ostatni płomień rozpalony przez księcia demonów. Piromancja ta wystrzeliwuje kulę chaosu. W chwili uderzenia chaos burzy się dziko, na krótką chwilę ulega kondensacji, a następnie brutalnie eksploduje. Dla demonów kule te stanowią strzępy życia. Okej, i jeszcze... O, to jest coś nowego.
Blizna demona, ten skrawek chaosu, ostatni płomień ukuty przez księcia demonów, posiada kształt blizn po szponach demona. Jest zarówno bronią o ognistym ostrzu, jak i piromanckim płomieniem. Ściechnięcie z półobrotu. Okej. Okay. Nice. I took the mantle of... Zobaczmy, jak to wygląda. Proszę. Taki ognisty mieczor. I... Ej, to jest dobre! To jest bardzo dobre. Okej, okay, ciekawe, czy może Kornyx teraz coś powie? Na to, że zabiliśmy księcia demonów, że mamy taką broń? Nie. Niestety nie. Ale teraz tak, wzmocnij poziom piromancji. Tu mam oba na full. Więc tu nic nie zrobię. Piromancji... To jest to, bo piromancji nie nauczyłem się jeszcze wszystkich, ale nie mam już tych. Nie mam tych. Nie mam czego kupować u niego, bo już znalazłem wszystkie te. Znalazłem już wszystkie księgi, więc ksiąg się nie nauczę. Czyli teraz ewentualne piromancje, jakie znajdę gdziekolwiek, będą tylko i wyłącznie w tym. Gdzieś w grze ukryte. Dobra, łącznie mam prawie godzinę nagrania, więc już skończymy ten. Ale uwaga, co się dowiedziałem w trakcie przechodzenia w ogóle tej, nie? Skakania sobie, żeby zobaczyć, co mam zrobić. Otóż, jak głupio sądziłem, żeby zejść tam na dół, to wbrew pozorom to jest bardzo łatwe, ponieważ ten most mogę zniszczyć. Wystarczy tego chwilę odczekać. On sobie teraz puści. No. I teraz... Tak samo jak w katakumbach, tak i tu mogę sobie po prostu po tym moście zejść. I to jest... To właśnie daje mi tego. Sprawia, że mogę tam zejść na dół właśnie, jak się zastanawiałem, jak tam zejść. O, ładnie, spopielone na miejscu. Także. Dobra, tam coś jest na górze? Nic. Tutaj powinno być też ognisko gdzieś, więc z chęcią je odkryję. I na tym zakończę materiał właśnie. Było. No, nie! Jest ognisko. Zaś strzelają do mnie strzały. Być. Ło, co to za zwłoki? Skam. Nie, to są wielkie zwłoki. Grupa. Dlatego z góry. Rozpal ognisko. I odpoczywamy. Resetujemy wszyściutko. I jesteśmy w głębinach malunku. To jest, z tego co wiem, dość niewielka lokacja, jeśli mogę tak to nazwać. Bo to wymaga tylko i wyłącznie ode mnie wejścia, zabicia bossa, który jest kawałek dalej i mogę robić co chcę, nie? Tak więc zobaczymy, co nam się dalej kryje, ale to dopiero w kolejnym materiale. Kurde, ale fajnie wygląda ten mieczyk, nie? Mieczyk czy tam płomień piromancji? Mam dwa płomienie piromancji, ale no, ten wygląda lepiej. Tylko ten ma fajną umiejętność, która mi jest tu. Tego czemu tak rzadko? W sumie jak będę rzadko ich używał, to praktycznie w ogóle mi się nie skończył, nie? O, w teorii bynajmniej. Dobra, ja tam sobie pomyślę, jakie pierścienie przy sobie założyć, co będę używał. W ogóle miałem, kurde, użyć pierścienia, nie? Żeby wziąć, żeby mniej użytego, a finalnie go nie założyłem. Także brawo ja. Dobra, muszę pomyśleć, czego będę chciał używać.
Ale to ostrze na pewno potestujemy jeszcze w kolejnym materiale. Ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!